Dzień dobry wszystkim. Witam Was w ten piękny, słoneczny dzień styczniowy, bo właśnie mamy styczeń i będzie nieplanowany film. Nieplanowany z tego względu, że UAS, jakby to powiedzieć delikatnie, odwalił manianę. Jakieś 3 tygodnie temu chciałem go przegonić, przejechać się, żeby te koła się troszkę jakby wyokrągliły, żeby nie były takie odbite z jednej strony, zgniecione. No i wyjechał i zgasł. I to by było tyle, jeżeli chodzi o przejażdżkę, bo potem już tylko trzeba było na siłę w 4 czy w 5 wpychać do środka. A co się stało? No właśnie, co się stało? To dopiero trzeba będzie zweryfikować. Ale diagnoza jest taka, że zablokowała się skrzynia biegów. Że są wbite jakby dwa biegi, że wsteczny nie wyszedł, a ja wrzuciłem jedynkę czy dwójkę. W każdym bądź razie są zapięte jakby dwa biegi. I nawet gdy jest UAS na biegu, na luzie, a puszczę sprzęgło, to gaśnie, tak jak byłby na biegu i to takim wysokim, bo on nawet nie tknie. Nawet jak byłby na czwórce, a puściłbym sprzęgło, to on by tam jednak coś szarpnął, coś drgnął. Ale jest mocno coś zakleszczone. Coś tam poczytałem, poprzeglądałem internet i spróbuję. Najpierw chyba wyciągnę siedzenia, będzie mi wygodniej. Wywalę te siedzenia gdzieś na tył. Odkręcę żubia. Czyli tą pokrywę tutaj, chyba nawet tylko tą część tutaj od skrzyni biegów tutaj, tu pod tym będzie skrzynia biegów i zobaczymy, co tam będzie, czy dam radę to naprawić, czy chociaż tymczasowo, żeby do mechanika dojechać, no bo jak teraz mam jechać do mechanika, w 4 go wypychać, jeden musi siedzieć, mieć wciśnięte sprzęgło. No i potem co? Holować? No, także z nowym rokiem UAS jak zwykle dał mocno znać o sobie, że jest, że potrzebuje troski. To jest UAS specjalnej troski. Dobra, zacznę grzebać, zobaczymy, co z tego będzie. Okej, fotele wykręcone. Jest jakby więcej miejsca. Dobra, spróbujemy odkręcić tą skorupę żółwia. No ja chyba wiem, czemu tak się stało, że tak się ta skrzynia zacięła, bo w tym roku, znaczy się tym minionym, 22, nie jeździłem nim w terenie, tylko asfalt, gładziutki, czasami jakiś krawężnik i się zemścił. Ciekaw jestem, co to się stało. Półtora roku temu wszystkie bebechy praktycznie ze skrzyni były wymieniane. Zobaczymy. Połówkę żółwia już rozkręciłem. Spróbujemy to wyszarpać.
co oczom im ukazał się siedmiobiegowy automat z Audi. Kurde, trochę tu mokro. Pierwszy kolejność się rozkręcę te śruby. Zobaczę, co tam w środku się dzieje. Czy tam widać te wodziki? Czy tam coś kurna się nie rozleciało? A potem ewentualnie odkręcę całą tą pokrywę tutaj. Powinienem się dostać z góry. Wiem kombinować. Dobra, najpierw cykniemy tutaj tą wajchę. No, udało mi się odkręcić lewarek na takiej fajnej sprężynie. I co zauważyłem, pomimo tego, że lewarek był na pozycji na luz, to chyba nie powinno tak wyglądać. One tu powinny być w linii ciągłej. Z tego, co tam gdzieś oglądałem jakieś filmiki, tylko to były filmiki z Ursusami. Ale to skoro luz, tu jeszcze będzie przesunął. O, coś skoczyło. Ten taki przesunięty był. O, widzicie? Ale czemu? To tu wajcha nie dała rady go przesunąć? Kurde, zaraz zobaczę. Spróbuję go popchnąć. Jeździ w jedną i drugą stronę. Ale jaja. Kurde, tyle co ja nim najeździłem, nigdy się coś takiego nie zdarzyło. A czemu teraz? I to przy wyjeżdżaniu z garażu, nie to gdzieś w jakimś terenie czy innym bagnie. Czemu coś tak stało? Mróz wtedy był. To były te dni takie mroźne, czy tam coś się kurna przymarzło. Założę akumulator, bo akumulator mam zdemontowany, bo jak on już taki był odstawiony na amen, że tak powiem, nie chciał żyć, to akumulator wziąłem do domu, bo bałem się, że nie wezmę się wcześniej jak na wiosnę za to. Założę akumulator, odpalę i pojadę i spróbujemy, zobaczymy, co się działo, czy coś to się będzie zawieszało, czy nie, skąd taka przyczyna. Jak ogląda to jakiś znawca, fachowiec, kto zna UAZy, konstrukcję ich, zwłaszcza skrzyni biegów, to proszę o komentarz. Pewnie nie tylko ja na tym skorzystam, ale wielu innych użytkowników takiego samochodu. Taka informacja może być na wagę złota. Dobra, zakładam akumulator, zobaczymy, czy ruszy.
Okej. Co, spróbujemy go odpalić i puścić sprzęgło. I się zaraz okaże, czy zrobione. Dobra, zrobiłem sobie prowizoryczne siedzenie, żeby się coś nie porobiło. Żeby to nie poleciał. Zegary ruszyły. Sprzęgło wciśnięte. Co to mi tam lata? Dobra. Troszkę gazu. Oj. Co to się porobiło? No nie, paliwa nie było. To zobaczymy do świec. Łodzie, panie. Jeszcze lepiej. Ocie, panie, coraz lepiej. Też czarna. Dobra, świece wyczyszczone. Ale zanim zrobię próbę, to sobie przykręcę lewarek. Bo jak miałem robić tą próbę? Próba by się odbyła.
Bo jeżeli się udało naprawić, no to po opuszczeniu sprzęgła nie zgasłby silnik, ale nie mogłem sprawdzić, czy wchodzą zaś poszczególne biegi i znowu czy się coś nie blokuje. Także zakładam lewarek. Próbujemy odpalić. Dobra. Świece wyczyszczone. Teraz odpali, to rura odleci. Wajcha przykręcona. Sprzęgło wciśnięte. Dobra, jeden sukces już jest. Teraz drugi. Tu jest wajcha niby na luzie. Jak puszczałem sprzęgło, to gaz. O kurde, gaśnie znowu. Trójki nie idzie rzucić. Dwójka. Wsteczny wchodzi. Jedynka wchodzi. Dwójka wchodzi. Teby trójka była zasadzona. Gaśnie. Dobra, trzeba dumać dalej. No i dobra, słuchajcie, jest taka sytuacja. Chciałem odkręcić tą pokrywę. Dopiero przykręcony jest ten lewarek z tymi wszystkimi tam wodzikami. Tylko, że najpierw trzeba było spuścić olej. Ale śruby są tak jakoś objechane. To jest w ogóle jakaś chyba jakiś torks, taki duży. Nawet nie mam takiego dużego torksa, może jakimś dużym imbusem by podeszedł. Ale te torksy są tak wyjechane, że ja nie dam rady tego odkręcić. A poza tym, jakby mi się udało to odkręcić, a potem się okaże, że w tej pokrywie jest coś spieprzonego takiego, co i tak bym nie dał rady zrobić, to tak czy inaczej bym musiał to oddać do mechanika. Teraz będzie tylko kwestia, jak go wyciągnąć z garażu. Wyciągnąć nie będzie problemu, bo się go wypchnie, ale co dalej? Dobra, to ja kończę tą nieudaną walkę. Jak się uda to naprawić, to na pewno dam znać, coś nagram, opowiem, jak się udała cała operacja wydobycia ułaza z garażu. A póki co, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, hej.